A, jest ryba. No i teraz mamy większą rybę. O, jest. Jest fajna ryba jeszcze. Oj, patrzcie. Taka super rybeczka. Waleczny wstrążek. I wypuszczamy go do wody. Witam wszystkich. Dzisiaj znowu nad Sanem. I dzisiaj będzie długa linka, małe nimfki, tak zwane mikro. I to będą nimfki na haczykach 16, 18, główki 2,5, 2,0. I powiem Wam, że wieje. Wieje wiatr. Troszeczkę to będzie przeszkadzało w łowieniu, ale myślę, że sobie z tym poradzimy i jakieś ryby uda się złowić. Nadmienię tylko, że łowienie długą linką przy takim wietrze to z mojej strony ja proponuję zawsze troszeczkę cięższy ten zestaw, czyli linka w takiej klasie przynajmniej 4. Wtedy ten wiatr nie powoduje, że ta linka podczas tego wyrzutu będzie przemieszczana przez ten wiatr w różne strony. To będzie rzut i będziemy uzyskiwać te odległości i trafiać w te miejsca, w które będziemy chcieli. Także ja tu nie będę zanudzał tymi opowieściami na wstęp. Przystępuję do działania, idę do wody, próbuję coś złowić, a Wy obserwujcie, może się akuratnie poszczęści i będzie jakieś fajne ryby można pokazać w tym filmie. I jest pierwsza ryba. Piękny pstrąg. Tak właśnie działają mikronimfy. Mam nadzieję, że się wyholuje. Fajna ryba. No to jest delikatny zestaw. Te mikronimfy trzeba wiązać na cienkich żyłkach, bo ta prezentacja nie jest taka, jak powinna być przy grubszych. One wtedy płyną nienaturalnie. Piękna ryba. Fajny pstrążek. Waleczne są te rybki. Chodź tu, chodź. Zaraz się wypuścimy. Koleżko. No, powolutku, powolutku. Jak jest dobrze zapięta ryba, to da się wyholować spokojnie. Trzeba jej tak na siłę ciągnąć, ona podpłynie sama. Prawidłowo powinniśmy ją podbierać od góry i tak zrobimy. Ona płynie nam na podbierak. O, i sama wjedzie do podbieraka. Proszę, piękny pstrążek. Powiem Wam troszeczkę na temat zestawu, jaki mówię. A, jest ryba. Także powiem Wam za chwilę. Na razie mamy kolejną rybę. Znowu pstrąg, ale ciągnie. Także znowu delikatnie, bez jakiegoś forsowania. Zestaw jest delikatny. Wiele osób powie, że delikatny zestaw to męczy ryby, bo się z nimi długo bawimy. Ale niech ktoś przyjdzie, spróbuje łowić mikronimfami na taki zestaw z grubą żyłką. To zobaczymy, ile będzie miał brań, porównując do takiej żyłki, którą ja używam. Proszę, pięknie, znowu pstrąg. Fantastycznie biorą ryby. Chwilę łowię, a już są tego efekty pozytywne. No i patrzcie, taka ryba. Zacząłem mówić na temat zestawu, jaki mówię. Więc to jest wędka jak wędka. To jest moja wędka, to jest Silence w klasie 3. Nie mam w klasie 4, więc muszę łowić, ale mówię Wam, przy większym wietrze wędki troszeczkę mocniejsze są lepsze, bo jednak tą wędką posyłamy te muchy przy takim wietrze dokładniej.
na odległości, jakie chcemy. Ta siła odśrodkowa działa na tą linkę, że się rozwija fantastycznie. Ale dalej jedziemy. Zestaw, przypon. Przypon mam z żyłki 0,10. Moja wędka jest 10-stopowa, więc przypon liczę tak, że jest około 1,5 długości wędki. Dlatego nie mierzę, zawsze robię to tak na oko, ale w granicach 1,5 długości wędki. No i mucha od muchy to jest jakieś około 1,5 metra. Chodzi o to, że przy takich odległościach muchy ja jestem w stanie spenetrować tymi muchami większy obszar. A było przytrzymanie znowu. Było przytrzymanie. I teraz tak, różnie te ryby biorą. Powiem wam, że przy takim swobodnym dryfie są brania, ale pstrągi bardzo często biorą, jak przytrzymamy linkę i te muchy z dna wychodzą do góry. Wtedy jest branie i wtedy jest to branie dosyć mocne i tutaj musimy delikatnie trzymać ten zestaw, tą linkę, bo gdy przytrzymamy za mocno, ta ryba po prostu zabierze nam cały zestaw. Na takiej cienkiej żyłce, o, widzicie, było może widać teraz, jak przytrzymało tą linkę. No i każde takie przytrzymanie, już mówiłem to setki razy, po prostu trzeba zacinać, bo nigdy nie wiemy, co tam na końcu się dzieje zestawu. I jest, a była, spadła, spadła, było ładne branie. Tym razem rzuciłem nad siebie, pozwoliłem, aby ta linka sprowadziła te muchy w moją stronę i było branie. Tak jest łowić na mikronimfy najlepiej, najłatwiej. Po prostu rzucamy nad siebie, albo prosto nad siebie, albo po delikatnym skosie i po prostu wybieramy tylko nadmiar linki i patrzymy na koniec, bo tutaj trzeba mieć tą świadomość, że ta linka służy nam jako wskaźnik brań. Cały czas obserwujemy tą linkę, końcówkę tej linki, po to tylko, żeby w dobrym, odpowiednim momencie zacząć. No i tak jak wieje, to nie jest to dobre. Nie są te rzuty precyzyjne, ale teraz jest mocny wiatr, teraz wieje dobrze. Jest ryba, a ładna, ładna ryba, ale ciągnie. No, na długiej lince, wziął daleko. Mamy kolejnego pstrąga. Trochę się zagapiłem, ale ryba praktycznie sama się zacięła. Waga linki pozwoliła na to, żeby i długa linka pozwoliła na to, żeby się ryba sama zacięła. Ale możliwe, że jest delikatnie tylko zacięty i nam tutaj spadnie, ale może nie. Fajny pstrąg. No chodź kolego, chodź. Zaraz się tutaj uwolnimy i popłyniesz z powrotem do swojej dziurki. No jest, piękny pstrążek. No taka ryba, patrzcie, ale widać, że już była chyba na haczyku, bo ma mordkę troszkę pouszkadzaną. Wiecie co, postanowiłem, bo ryby na mikronimfy już tak nie biorą jak przedtem,
Czy wiele ich nie złowiłem, ale coś się działo. Za późno widocznie przyjechałem. Postanowiłem, że przezbroję się na mokre muchy, zabiorę wędkę z suchą muchą i idę do góry. Ale widok będzie tylko z kamery sportowej. Niestety nie będę zabierał ze sobą kamery stacjonarnej, bo chodzenie tutaj po tej wodzie nie należy do przyjemności z takim sprzętem, więc zostawiam ją tutaj, a widok będzie tylko z kamery sportowej. Także zobaczymy, czy coś się uda złowić jeszcze na mokrasy i na suchary. Jest ryba na mokrą muchę. Mała, ale jest na mokrasa. Nieduży pstrążek skurczył się na mokrą muszkę. No, może trafi się większy. Zobaczymy, może przyjdzie taka pora dnia, wieczorem, kiedy te pstrągi właśnie zaczną do tej mokrej muchy fajnie uderzać. I tak pozwalam troszkę temu zestawowi zejść, żeby te muchy troszeczkę się podtopiły, zeszły troszkę głębiej. No i przytrzymuję zestaw i takimi delikatnymi skokami prowokuję te ryby, aby wyszły do tego mokrasa. I jest, proszę, mokra mucha i fajne branie. I teraz jest lepszy pstrąg. Zestawu nie zmieniałem, powiem, że łowię dalej żyłką 0010. Także te brania mogą być różne, bo czasami może przywalić pstrąg i cały zestaw może pojechać razem z nim. Ale na razie, proszę, na skoczka drugi raz. Tamta ryba była na skoczka, ta też jest na skoczka. Ten jest większy, czyli mokra mucha teraz wieczorem może poskutkować. Trzeba być cierpliwym. No to nie jest rzut branie, ale jest ryba fajna. Proszę, ładny pstrąg. Taki pstrążek się trafił na mokrasa. Nie skacz, zaraz cię wypuszczamy. Jakieś sporadyczne oczka się pokazują, ale to jest straszne. Strasznie rzadkie są te oczka. To jest takie gdzieś coś, co kawałek jakoś tak. Niemrawo te ryby do suchych much dzisiaj wychodzą. Mikronimfy się skończyły. Przestały ryby brać na te mikronimfy. No i spróbuję. Nie spróbuję, tylko próbuję łowić tą mokrą muchą. Czasami wieczorem mokra mucha jest skuteczna, więc postanowiłem szybko podjąć decyzję. No i jak na razie w krótkim czasie dwie ryby. Mała i trochę większa. I jak takim tempem będziemy jechać, to może coś jeszcze się uda złowić. No i mamy potokowca jeszcze na suchą muchę. Także dzisiaj przekrój metod był od mikronimf, mokra mucha, sucha mucha. Także ryby są, tylko trzeba trafić na dobre żerowanie i można sobie połowić. No taki całkiem spory pstrąg, znaczy spory, no taki całkiem. O tak powiem. Taki przyjemny do holu. No i proszę, taki pstrążek wziął na sucharka.
O, wróciłem jeszcze do mokrej muchy i branie. Ale puścił, ajajaj. I puścił. No zobaczymy jeszcze tą mokrą muchą połowiną. Oczek mało jest, także te ryby bardzo z powierzchni zbierają. I mamy rybę na mokrasa. Ładny pstrąg. Będzie fajna ryba, byle nie spadła. Dosyć mocne branie. No i powoli do siebie. Chodź kolego, chodź. Brania fajne są. I cały czas chyba wybierają tą jedną muchę te ryby. Tą ze skoczka. Gdzieś tą muchę mam zrobioną w galerii, więc umieszczę ją gdzieś tam w tym prawym albo w górnym lewym rogu, bo będziecie mogli zobaczyć, co to jest za mucha. No i kolejny fajny pstrąg, bardzo ładny, na mokrą muszkę. I powiem wam, że ta mokra mucha to nie jest jakaś moja korona dyscyplina, ale czasami widać, że trzeba spróbować i się przekonać do tego, że te ryby chcą współpracować. Teraz się jakieś jętki pojawiają nad wodą, także możliwe właśnie, że dzięki temu ta mokra mucha działa w sposób właściwy, bo jak jest jakaś rójka, te muchy wychodzą z tej wody, no to właśnie wtedy ta mokra mucha będzie najlepsza i będzie najskuteczniejsza. O, i mamy następną, rybę. A, tak mówię, a tu siedzi, to fajna ryba. Ja coś czułem, że ta ryba się po prostu przepięła i ona nie jest zapięta dobrze. Było branie właściwe, a potem przeskoczyło i tak mi się wydaje, że jest ta ryba po prostu zapięta jakoś w niewłaściwy sposób, dlatego wydaje się, że to jest jakaś olbrzymia ryba. No mam nadzieję, że tam zestawu to nam nie zniszczy. Oj, no właśnie, wypięło się, ale muchy są nadal, także można spokojnie łowić, szkoda, fajna ryba była, tylko prawdopodobnie niewłaściwie zapięta. Jest następna ryba, proszę, parę ruchów. Jedno przepłynięcie, jedno podanie i jest kolejna ryba. No, widać, że mokra mucha bardzo dobra, sprawdza się bardzo dobrze. I znowu ta sama mucha, o której przedtem mówiłem. No, tym razem taki pstrąg. No, mam tu jeszcze kawałeczek takiej fajnej wody do przejścia i może się jeszcze trafi z jakaś ryba jedna na mokraska. No po prostu do metody trzeba się przekonać. Jeżeli złowimy rybę, uda się nam złowić rybę na jakąś metodę, to na pewno ona jest skuteczna. Jeżeli złowimy drugą i trzecią, to wychodzi na to, że trzeba dalej próbować i ona będzie przynosić pozytywne efekty i pozytywne rezultaty. O, jest! O, fajna ryba znowu.
Aj, puściła. To jest właśnie łowienie na suchą muchę, znaczy na mokrą muchę. Te ryby bardzo często spadają z tej muchy. Ale też był fajny pstrąg. Już wziął na takiej wyprostowanej lince. Ja już miałem zamiar zabierać tą linkę do przerzucenia z powrotem, a tutaj wziął. O, jest. Jest fajna ryba jeszcze. I chyba koniec. Ostatnia ryba. I bym wykończył. I znowu ta sama mucha. No i jak widzicie, mokra mucha dała mi trochę zabawy. Fajnych ryb, kilka się udało złowić. No i tak ryby właśnie trzeba podbierać. Naprowadzić ją najlepiej nad siebie. Oczywiście jak się da. Nie chcą słuchać. No i co? I nie słucha mnie ta ryba. Choć strasznie bardzo chcę, żeby ona wyjechała nade mnie, ale nie jest mały pstrąg, więc trochę siły ma. No i zabawy też jest trochę. No i powiem wam, że tak, mokra mucha, żyłka cieniutka, dosyć długi ten przypon, tak żeby te muchy trochę tam zjechały pod powierzchnię wody. I brania były całkiem. No chodź tutaj, zaraz cię wypuszczę. Chodź. No już chyba jest gotowy. No taki fajny 35 powinien mieć. Bardzo fajna ryba. Podsumowując dzisiejszy dzień, zacząłem od mikroninf. I tak, wszedłem do wody, złowiłem jedną rybę szybko, drugą rybę złowiłem szybko. Potem zaczęły się takie schody. Coś tam jeszcze chyba złowiłem, ale co zrobiłem? Szybka decyzja. Zmiana metody, nie bierze, szukamy innej metody. Mokra mucha, zabrałem ze sobą mokrą muchę, zabrałem ze sobą suchą muchę. Do suchej oczka jakieś się pokazywały, ale nie. Mokra mucha okazała się strzałem w dziesiątkę. Ryb kilka złowiłem. Fajne ryby. Powiem wam, że tak. Mokra mucha to nie jest jakaś moja dyscyplina ulubiona, ale jeżeli trzeba coś wymyśleć, to każda metoda, która przynosi efekt, jest dobra, więc trzeba szukać w przypadku, kiedy te ryby nie biorą, na mikroninfy, na suchą muchę. Próbujemy czegoś innego. Może się uda trafić, może trudno. Jeżeli nie uda się, no to będziemy schodzić o kiju z wody, ale nikt nie będzie miał, sami do siebie nie będziemy mieć pretensji o to, że nie spróbowaliśmy czegoś innego, czegoś, co mogło przynieść pozytywny efekt. W moim przypadku akurat nie podziałało to bardzo dobrze. Złowiłem te ryby, tych kilka fajnych pstrągów na mokrą muchę. Jakieś tam były spady jeszcze, widziałem jeszcze takie brania, gdzie tylko zostawał ślad na powierzchni. I jestem z tego zadowolony, że po prostu nie zostałem przy tym, nad czym zacząłem, tylko poszukałem czegoś, co się okazało lepsze i skuteczne. Więc tak, jeżeli wam się film podobał, zapraszam do komentowania, łapka w górę, zapraszam do subskrypcji, więc więcej będzie treści, będziecie szybciej mogli te treści z mojego kanału
uzyskiwać, dostępność będzie większa, po zasubskrybowaniu kanału oczywiście. Więc ja tutaj już nie przeciągam, zamykam dzisiejsze łowienie i do zobaczenia na następny raz nad wodą. Trzymajcie się.